udawany wnuk Barei okręcił sobie wokół palca skądinąd bardzo trzeźwą dziewczynę, ekonomistkę pracującą w poważnej firmie, która dla niego zdobyła duże pieniądze, rzekomo na ich wspólne potem mieszkanie, obiecywał jej ślub. Zaprosił ją do kawalerki. Wiadomo z nagrań telefonicznych, z jej rozmowy telefonicznej z przyjaciółką, że już wchodzę do mieszkania, już jestem pod jego drzwiami. Zaprosił pod pretekstem wręczenia jej pierścionka zaręczynowego i ślad po niej zaginął. Całą historię, niestety bardzo nieszczęśliwym końcem, przeczytacie Państwo w gazecie.pl.